drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, panie wojewodo, panie przewodniczący, drodzy panie, panowie, członkowie Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność 80, wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. Ewangelia dzisiejszego dnia nawiązuje do dyskusji, jakie toczyły się pośród uczonych w prawie, faryzeuszów, arcykapłanów odnośnie do tego, kim jest Jezus Nazaretu. Niektórzy i słusznie przypisywali mu to, że jest Mesjaszem Pańskim. Ale Chrystus zwraca uwagę, że to nie jest pełna prawda o nim. Naturalnie, patrząc na ludzkie genealogie, wywodzi się on z rodu Dawida, ale jest kimś więcej niż tylko kolejny potomek tego królewskiego rodu. Przecież Dawid w psalmie, który sam utworzył, nazywał go swoim Panem. Pan Jezus wskazuje na to, że nie wystarczy na Niego patrzeć w kategoriach tego, że jest tylko i wyłącznie człowiekiem. Jest także Bożym Synem i stąd przysługuje Mu najwyższa cześć i chwała. I zdajemy sobie sprawę, że właśnie tutaj, gdy chodzi o to boskie pochodzenie Jezusa Chrystusa, pośród ludu izraelskiego nastąpił największy rozłam. I to także sprawiło, że arcykapłani, uczeni w piśmie, oskarżyli go, Jezusa, o bluźnierstwo, że się czyni równy Bogu i skazali go na śmierć. Ale, jak napisze po latach święty Paweł, ci wszyscy, którzy uwierzyli, że Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, jest prawdziwie mocą i mądrością Bożą. Ci mają prawo mieć nadzieję życia wiecznego, bo w Nim, w Chrystusie, Bożym Synu, jest nasze zmartwychwstanie i nasze zbawienie i dzięki Niemu, który jest prawdą i drogą, zagwarantowane jest życie wieczne w domu Ojca, bogatego w miłosierdzie. Drodzy siostry i bracia, to przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Ale ono uczy nas właśnie tego, co znajduje się w granicach naszych ludzkich możliwości. Dochodzenia do pełni prawdy. Nie zatrzymywania się w pół drogi. Wyciąganie ostatecznych konsekwencji z tego, co jest nam dane i czego doświadczamy. Odnosi się to także do życia społecznego i wszystkich problemów, które stają się problemami wielu ludzi, a zwłaszcza ludzi pracy i ich rodzin. Potrzebna nam jest daleko idąca przenikliwość i umiejętność docierania do rzeczy najważniejszych, fundamentalnych, w świetle których porządkują się nam inne sprawy, które są przedmiotem codziennych trosk i problemów. I mówiąc o tym, pragnę w tym momencie nawiązać do książki, która ukazała się w 1969 roku. To jeszcze była epoka Gomułki. Książka filozoficzna, która pisana niewątpliwie trudnym, hermetycznym językiem, nie zwróciła wtedy większej uwagi. Jej autorem był kardynał Karol Wojtyła, a książka ta nosiła tytuł Osoba i czyn. W ostatniej części tej książki został włożony
przedstawiony pewien traktat, mini traktat, bo to nie jest bardzo obszerna część tej książki, traktat poświęcony problemom społecznym. Omawianie ich kardynał Wojtyła zaczął od nawiązania do klasycznego pojęcia wspólnego dobra, które jest przedmiotem troski wszystkich obywateli danego państwa i w realizacji to, którego dobra każda osoba realizuje siebie, a z drugiej strony przyczynia się do wzrostu dobra wszystkich. Proszę sobie przypomnieć, jeśli pamiętają niektórzy z państwa tamte czasy i ideologię mówiącą o tym, że wszystko jest właściwie w gestii partii i państwa rządzonego przez jedyną słuszną siłę i że wszystko powinno być zespolone w służbie socjalistycznej ojczyzny. Nawiązuję do ówczesnych sformułowań. A tymczasem kardynał mówi pośrednio, niepartyjne i nieideologiczne interesy są najważniejsze, ale dobro wspólne. Dobro wszystkich, którzy żyją na tej samej ziemi i którzy chcą czuć się za tę ziemię, za jej teraźniejszość i przyszłość odpowiedzialni. I w związku z tym, że jest dobro wspólne, które wszystkich powinno łączyć, kardynał przedstawił dwie autentyczne postawy, jakie można zająć, gdy chodzi o realizację owego dobra wspólnego, a także przeanalizował dwie postawy nieautentyczne. Do tych autentycznych przede wszystkim należy solidarność. I proszę znowu ułożyć to w chronologii tamtego czasu. Książka pojawia się w 1969 roku. Solidarność jako ruch społeczny rodzi się 11 lat później. I nie potrafimy powiedzieć, czy ta nazwa Solidarność, która zrodziła się w gorącym sierpniu 1980 roku, świadomie czy przez przypadek nawiązywała do tych rozważań kardynała Wojtyły. Niemniej jednak jest tam wyraźnie mowa o tym, że żeby realizować dobro wspólne, musimy być razem, musimy się wspierać, jeśli trzeba wspomagać, ale jest to najbardziej podstawowa i fundamentalna postawa charakterystyczna dla świata osób, a nie, przepraszam za słowo, jakie wtedy w wczesnej propagandzie często się pojawiało, świata roboli. Osób, które mają swoją robotniczą i pracowniczą godność. I to z tego wynikało także to, co Karol Wojtyła już jako Jan Paweł II w 1987 roku mówił w Gdańsku, że solidarność to znaczy razem, a nigdy nie przeciw drugiemu człowiekowi. To ciągle wspólne realizowanie tego samego dobra. Solidarność mówi o pewnym pozytywnym podejściu do tego, czym wspólne dobro jest. I z tą postawą łączy się druga, także autentyczna postawa o charakterze bardziej negatywnym. Kiedy bowiem, pisał Karol Wojtyła, jest jakieś wyraźne zagrożenie dobra wspólnego, a przez to także, kiedy lekceważy się godność osób pracujących, koniecznych, jest sprzeciw. Wyraźny i jednoznaczny. Oczywiście dialog jest zawsze konieczny i spotkanie
między stronami różnego rodzaju konfliktów jest niezbędne. Ale sprzeciw, kiedy w grę wchodzą rzeczy najbardziej istotne i fundamentalne, jest po prostu niezbędny, a wyraża właśnie autentyczne zatroskanie o to, aby realizowane było dobro wspólne, a przez to dobro wszystkich osób biorących udział w realizacji owego wspólnego dobra. I dwie postawy nieautentyczne, o których pisze Karol Wojtyła. Pierwsza to konformizm. Pamiętamy tamte czasy, kiedy wiele osób, jak wtedy się mówiło, nosiło płaszcz na dwóch ramionach, kiedy udawało na zewnątrz, że podziela poglądy jedynie słusznej siły przewodniej naszego narodu, a z drugiej strony myślało gdzieś w głębi o czymś zupełnie innym, co prowadziło do wewnętrznej schizofrenii, co na pewno nie służyło dobru narodu, ponieważ brakowało jednej najbardziej podstawowej kategorii, jaką była, jaką zawsze jest, prawda. Jeżeli człowiek nie żyje w prawdzie, jeżeli dwom panom służy, to nie może ani siebie rozwijać, ani też przyczyniać się do dobra wspólnego. I druga postawa nieautentyczna. Unik. Wycofanie się. Postawa, która mogłaby się wyrazić w słowach, to mnie nie dotyczy. Ale to jest ucieczka od wielkich wyzwań, które niekiedy stają przed społeczeństwem czy narodem jako coś, co dotyczy jego prawdziwej, rodzącej nadzieję przyszłości. Można zamykać się w wąskim kręgu swojego domu czy przyjaciół i nie przejmować się tym, co się dzieje na zewnątrz. Ale to w gruncie rzeczy jest także destrukcją zarówno osoby, poszczególnej osoby, jak i całego społeczeństwa. Drodzy siostry i bracia, oto rozważania sprzed prawie 50 lat genialnego myśliciela, który starał się uchwycić sedno różnego rodzaju spraw społecznych i narodowych i ekonomicznych jednocześnie i ideowych. Dzisiaj po latach jestem głęboko o tym przekonany. Musimy do tych przemyśleń kardynała Wojtyły częstokroć wracać w nowych warunkach, przy nowych zagrożeniach. Ale zdają sobie sprawę przede wszystkim państwo będący członkami Solidarność 80, że trudno mówić o dobru wspólnym, kiedy wszystkim stara się i chce rządzić pieniądz, tworzący niekiedy dramatyczne podziały między tymi, którzy są bogaci i stają się coraz bardziej bogaci, i tymi, którzy niewiele mają i coraz bardziej są usuwani na tak zwane, bardzo nie lubię tego określenia, na margines społeczny. I kiedy myślenie w kategoriach pieniądza wypiera myślenie w kategoriach dobra, wspólnego, społeczeństwa, narodu i państwa. I konieczna właśnie jest przy tego rodzaju zagrożeniach postawa solidarności, odnosząca się nie tylko do problemów zatrudnienia i płacy, chociaż one są niewątpliwie bardzo ważne, ale chodzi ciągle o to, aby zatroskanie o dobro osoby ludzkiej sięgało całego bogactwa tego, kim osoba ludzka jest, także w jej odniesieniu do spraw najważniejszych, do zabezpieczenia jej prawa do tego, aby na przykład w niedzielę miała czas, by świętować tę niedzielę, żeby niedziela była
prawdziwie Boża i nasza, a nie żeby była kolejnym dniem bezlitosnego ucisku i wyzysku tych, którzy muszą pracować, by chociaż trochę zarobić grosza na siebie, na własne utrzymanie i utrzymanie najbliższych. Są wyzwania także współczesne, domagające się tego, abyśmy umieli patrzeć na nie w kategoriach, solidarnie patrzeć na nie, w kategoriach dobra wspólnego, a nie tylko w kategoriach tak zwanej niewidzialnej ręki, rynku, która to ręka sprawy ekonomiczne wolnego rynku sama załatwi. To wielka iluzja i bardzo niebezpieczna ideologia, która prowadzi do niekiedy wprost dzikiego kapitalizmu, który Europa i świat znają z połowy XIX jeszcze wieku. I dlatego też tak konieczny jest niekiedy sprzeciw wobec tego, co się dzieje i co chce się nam w naszym myśleniu i postępowaniu narzucić. I dlatego tak konieczna jest ucieczka od zamknięcia się w sobie. To jest bardzo niebezpieczna pokusa, by zamykać oczy na problemy tych, z którymi razem się pracuje albo z którymi się razem spotyka. I bardzo niebezpieczną rzeczą jest życie w konformizmie, w takim zewnętrznym przystosowywaniu się do tego, co jest, chociaż to, co jest niekiedy, jest skrajnie niesprawiedliwe. Nasze spotkanie tutaj, w tej katedrze, katedrze kardynała Wojtyły, każe nam w imię ciągłości pewnego myślenia i odpowiedzialności za polskie społeczeństwo i polski naród wracać do jego niezwykle głębokich przemyśleń i na nich budować dobre odpowiedzi na problemy, z którymi się dzisiaj przychodzi nam borykać. To tutaj też, kiedy stajemy wobec prawdy Ewangelii, rozumiem jeszcze bardziej, co znaczą słowa Pana Jezusa. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co jest inne, co jest ponad to, to pochodzi od złego ducha. Prosimy Boga o taką naszą wewnętrzną jednoznaczność, o ducha autentycznej solidarności, o odwagę, jeśli trzeba, jasnego sprzeciwu, bo tylko dzięki temu możemy wrócić do korzeni i z wielką nadzieją dalej w tym czasie, w którym przyszło nam żyć, budować dobro wspólne. I módlmy się także za nas, za ten czas, kiedy byśmy mogli powtórzyć za Tobiaszem dzisiejszego pierwszego czytania. Niech będzie błogosławiony Bóg. Niech będzie błogosławione wielkie imię Jego. Niech będą błogosławieni wszyscy święci aniołowie. Niech będzie obecne nad nami Jego wielkie imię. Niech będzie uwielbiony Bóg właśnie dlatego, że również dzięki naszej prawej, dobrej postawie, odważnej, niekiedy bezkompromisowej, tworzy się na nowo wielkie dobro naszego polskiego narodu i naszej ojczyzny.